Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy robili malowanie starych doniczek, które tak naprawdę nadawają się do wywalenia albo do porąbania i spalenia, jeżeli ktoś ma kominek albo piec. I będziemy to malowali sprayem, w którym jest takie zabezpieczenie, którego muszę ogarnąć, jak rozbroić. Do czego też użyję śrubokrętu. Ewentualnie jakby się okazało, że coś tutaj jest, ten, jak to się nazywa, że coś się tu jakiś paproch ten, to będę to zdejmował śrubokrętem, więc zabieram się do malowania i też mam rękawiczki. I robimy to wszystko w polu, w bardzo dużym polu, daleko od zabudowań, żeby wiatr nie przeniósł tych tyłu, no, tego rozpylonego sprayu na samochody i na budynki. Więc robię to w polu specjalnie. Spray trzeba oczywiście wcześniej, no, potrzepać nim, żeby się tam te wszystkie grudki i wszystko rozbiło. Ale ogólnie ja to już zrobiłem przed nagraniem, żeby nagranie nie trwało 2 miesięcy. I teraz patrzcie, zdejmę Wam teraz w sprayach. Ojciu. W sprayach są takie czerwone te blaszki, które po prostu wystarczy wyjąć. I idę to malować. Więc o, właśnie sobie posikam. Więc biorę się za malowanie i zobaczymy, jak mi pójdzie. Jestem już, musiałem przestawić kamerę, ponieważ zapomniałem o tym, że tak trochę malowałem. No, na mnie to nie leciało, ale na kamerę leciało, która stała wcześniej tam. I właśnie był ten problem, że ja maluję sobie tutaj, a wiatr mi to zabiera i leci w kamerę. Więc teraz kamera jest naprzeciwko mnie, wiatr idzie w tamtą stronę, więc będzie super. I nie malujcie pod wiatr. No chyba, że chcecie być cali w sprayu. To już wasz wybór. Ja się zabieram za dalsze malowanie. No i słuchajcie, teraz cała masa kamieni w tym polu. Teraz spać, robimy malowanko. Teraz chyba muszę zrobić krótką przerwę i zabrać ją i poczekać, aż wyschnie druga strona, żeby Wam pokazać, jak ją maluję. Albo w sumie, no kurde, tego akurat nie zobaczycie, ale to jest taka warstwa podkładowa, później będę dopiero malował tak porządnie. Słuchajcie, jedną doniczkę mam pomalowane warstwą taką podkładową. Sprayu mi jeszcze zostało dosyć sporo, więc biorę się za malowanie drugiej doniczki, którą może tak oprę. Czy nie?
tutaj i zabieram się za malowanie. Słuchajcie, po wyschnięciu pierwszej warstwy jestem z powrotem i malujemy teraz od góry, ponieważ wcześniej malowałem od spodu i widać, od góry jest trochę inaczej i od spodu jest troszkę inaczej, więc malujemy to jeszcze raz. Spray się zepsuł. Czemu? Pluje. To za mało rozmieszany. No to zrób mama tą wiesz, którą łapkę. Dobra. No jest? Jest nagranie? Jest. Dobra. No, słuchajcie, jestem z powrotem. I teraz ja sobie tutaj robię ostatnie takie pociągnięcia. Robię takie ostatnie pociągnięcia. Jakieś mijaki. Później albo wam puszczę krótki filmik, no, jakieś 2-3 dni, jak to wygląda po posadzeniu, po wsypaniu ziemi, posadzeniu roślinek. Albo wam po prostu zrobię zdjęcie i wrzucę na YouTube. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tam już na pewno będziemy coś budowali, bo już jest po obróbce materiału.